Witajcie z tej strony. Po raz kolejny Starkej zwany Gwiezdnym Kluczem. Czym Gwiezdny Klucz zwany Starkejem? Oto nowy Gothic. Dla wszystkich, którzy pytają, kiedy stary Gothic, nie wiem. Postaram się, żeby był, ale nie obiecuję wam kiedy. Dobra, teraz wracając do tematu, gramy dalej. Udało mi się wyłączyć tego blura nieprzyjemnego, ale niestety nie zaliczyło nam ścierwojada. A to dziwne. No patrzcie, no zaliczyło mi użycie mikstury, ale jestem ledwo żywy i ścierwojada i tak nie zaliczyło. Nie wiem, co tu się dzieje. Może zaliczyło? Nie wiem. Wiem tylko, że jest tu kamień. Dobra, mniejsza o to. Dziwna sprawa, zajmę się tym później może. A póki co spróbujmy pokonać drugiego ścierwojada. Dobra, czego nie mówić, nie umiem walczyć ze ścierwojadami. Dobra, spokojnie. Oczywiście w dalszym ciągu gram padem. Raczej nie będzie dla was wielkim zaskoczeniem, jak po prostu powiem, że na padzie jakoś tak mi się lepiej gra. Więc no. Próbujemy zabić ścierwojada. Samą będąc ledwo żywym. Dobra. Spokojnie. Spokojnie, ścierwojad. Udało się. Dobra, góra. Bok. I dziabać, i dziabać, i dziabać. Dobra. Bezbłędna walka ze ścierwojadem. Jestem po prostu z siebie dumny. Przy okazji odkryłem, czemu nie mam achievementa za ścierwojada. Okazuje się, że to jest błąd tłumaczenia. Bo pogadałem trochę z odpowiednimi ludźmi. Nie będę mówić dokładnie z kim, ale... Niestety chodzi tu o zębacza. No dobra. Więcej nie umiem powiedzieć, bo sam w sumie nie wiem. I w sumie dalej będziemy szukać chyba tego wszystkiego. Tego sekretu wielkiego, tak... Tej skrytki czy coś. Powiem szczerze, nawet nie wiem, czego się spodziewać po niej, ale... Może coś znajdę. Tak niespodziewanie. No, co mogę dodatkowo powiedzieć? Mam achievementa za monety, achievementa za coś jeszcze może? Ale za chrząszcze nie mam. Za ścierwojada, zwanego też inaczej tym, jakim tam, no... Zębaczem nie mam. I ogólnie za nic nie mam. No, Diego. Well, haven't you found the weapon yet? Hurry up, rookie, I can't wait here all... Więc idziemy dalej, może znajdę gdzieś tutaj coś w końcu, co... podpowiem. Dalej, im dłużej gram, mogę wam powiedzieć, że tym bardziej się wkręcam. I nawet jeśli większość z was będzie mówiła, że to nie jest Gothic czy coś, dla mnie jest to po prostu, może nie tyle co Gothic, bo trudno to nazwać marką gry, na której się wychowało w sumie, ale no czuję po prostu, że tak, to zasługuje na to, żeby stać się kolejnym Gothiciem, no, wręcz. Dobra, tylko niestety nie pomaga mi to w niczym. Tak naprawdę to wszystko, co tutaj odkryłem, chyba że... Gdzieś tam. Dobra, tutaj chyba jeszcze nie byłem. Zresztą mniejsza to, czy byłem, czy nie. Muszę po prostu szukać, bo im więcej znajdę złomów, tym lepiej dla mnie. Wow. Odcinek trzeci. A chyba jeszcze nigdy nie byłem aż tak podekscytowany Gothiciem. Dobra, może nigdy to trochę przesadę, ale...
od dłuższego czasu. Pusta butelka, serio? Pochodnie? Jakieś wilki. Dobra, wiecie co, nie. To chyba nie jest odpowiednie miejsce dla mnie. My się uciekamy. Może mógłbym hycnąć tak w stylu Gothica, ale nie. Nie! Bezi! Nie wierzę. Wiecie co, jeśli straciłem na tym ścierwojada, to nie ma. Ja już po prostu wtedy oddaję zadanie. Nawet jeśli pominę coś, po prostu chcę tego miecza i lecimy dalej. W sensie, wiecie, no będę bił te potworki, piesy, czy co to tam jest. A, dobra. Dobra, to drabina jest X-em. Nie idę tam, co prawda jest tam, no, widzieliście parę rzeczy, ale bezpiecznie będzie tędy. A teraz mi zależy na tym, żeby się nie umarł. O, chrząszcz. Zgniecie tam jeszcze tego. W sumie takie zgniecenie chrząszcza może dać w końcu achievement za chrząszcze. W sumie nie wiem. No nareszcie. Ogólnie liczyłem, że tak nawet poza wizją, jak trochę łaziłem, szukałem, to było tego włącznie więcej. Żebym znalazł jakiś sekret? O, a może do świecenia wytrych pochodnie? Nie, no super. Super. Tylko czym jest amulet oświecenia? A, maksymalna witalność od więcej. Szkoda, dalej nie widać efektu. 140? A, dobra, to po prostu trochę się źle sumuje. Ale okej, okay, dobra, fajnie jest. Dalej nie jestem pewien, czy to jest jakaś skrytka, czy co to jest. Może to jest ta ich skrytka? Chociaż wątpię. Ale jakby nie było, to tak znalazłem. Chrząszcza zgniotłem. Po prostu jestem z siebie dumny, chociaż... Wątpię, że to była ich skrytka sekretna. Ale no niestety kończą mi się pomysły. No i też powiedzmy sobie czas. Nie chcę po prostu spędzić trzeciego odcinka na miejscu, w którym powinienem już dawno nie być. I nie wiem, jak dużo się już zachwycałem tym tak naprawdę, ale... jak twarz bez jego, no... nie jest najlepsza. Bo po prostu, no, może być dla mnie. Ale no, naprawdę daleko tam do oryginału. Fryzura fajna, żeby nie było. Fryzura mi się akurat podoba. Tak... jakby to najłatwiej określić. Takiego, no właśnie, ubranko. Przypominam to jakieś inne konkretnie ubranie, pamiętam z jakiej gry, jakiej postaci. Ale ono mi się podoba i to bardzo wręcz. Tak więc, no niezależnie od tego, powiem wam szczerze co i jak, no po prostu super jest. I ubrankiem Beziego to może nie, to nie tyle co bym się chwalił czy coś, co po prostu aprobata spora moja, fajne. A teraz może zajmijmy się jeszcze czymś innym, bo tam jakieś dalsze przejście chyba jest. Może coś znajdę. Mówiłem, że idę odebrać miecz oczywiście, ale widzicie, no... nie, no zew przygody po prostu. Strange symbol on the tree. Wiecie co, chyba znalazłem. Ja chyba znalazłem tą całą skrytkę. Nie wiem już dokładnie gdzie. Może gdzieś, ale gdzieś tutaj mi się wydaje. Nie ten przycisk, a wiecie dlaczego? Proszę. Mi się wydaje, że naprawdę ta skrytka ich jest gdzieś w pobliżu. Gdyby była tu opcja wspięcia się, to bym pomyślał, że tu tutaj, ale tak to nie jestem w stanie powiedzieć niczego. Dobra. Nie da się ściąć tego drzewa w taki prymitywny sposób. Zobaczę, co jest tam dalej. Może w ten sposób znajdę tą skrytkę. A może znajdę coś innego? Ale moja upartość okazała się być... godna nagrody. Dobra.
zbieramy wszystko. Reszta rozgrywki? Okej, okay, wybienić zwierzęta. Niektóre zwierzęta przyciąga jedzenie. Aha, czyli... This smells awful. No, to już było. Było gotowanie. How can I use this garbage to lure wolves? W sumie nie wiem nic o tym, ale dobra. Tutaj chyba nie powinienem jeszcze w takim razie iść. Jeśli jest tu jakaś brama. Zamiast tego powinien się chyba skupić na tym drzewie. Jest to niezły po prostu krok. Ostatecznie wiem mniej więcej, gdzie to może być. A z tej strony coś jest? Jagódka. I tak jak wiem, borówka i w ogóle, ale dla mnie to zawsze będzie jagódka. Wow. Więc jest piękny po prostu. A, dotarłem w dokładnie to samo miejsce, tylko że od góry. Nie jest to może jakieś wielkie wow czy coś z perspektywy. Jakikolwiek, ale wiecie, no przedmioty, znajdźki. A i tak jestem z siebie dumny. Czyżby tu było kolejne jakieś coś? Dobra, tym razem będzie może wleść, więc może... Może odnajdę właśnie tamto. Się okaże, że tam jeszcze naprawdę było alternatywne jakieś rozwiązanie tego... wszystkiego z mieczem. Dobra, tu niczego niestety nie ma. No ale idziemy wyżej. I wyżej. Tam coś jest, ale najpierw tutaj. Dobra, to nie jest nic z tego typu. Kanapka z mięsem ścierwojada. Dobra, mamy przepis na kanapkę i figurkę. Jeszcze coś tu było? Nie. Dobra, wracamy. Nie jest to chyba to, po co przylazłem, ale... Dobra, Bezi, zrób hyc. Serafis, no jak mogło Serafisa w gotiku zabraknąć. Tylko nie zabij się przy tych hycach. Dobra, wniosek to jeszcze nie tutaj. Czy może raczej nie tu, nie, to jeszcze nie tutaj, tylko to nie jest to miejsce. Ale ogólnie... Nie no, w glosariuszu powinno być przepisy. Kanapka z mięsem z czerwojada, mięso z czerwojada, chleb. Ciekawe. Dobra, nie ma jeszcze polskich znaków. Aha, tymczasowy zwiększył maksymalną witalność o 15, fajnie. Czyli tutaj Bezi mały kucharz po prostu jeszcze dochodzi do wszystkich talentów innych Beziego. Dobra. Tak, tylko co mi tu daje? A, nie, dobra, tu jest więcej tych symboli na drzewach. Nie wiem, tutaj coś jakoś, nie wiem. O, chrząszcz. Niby wiem, że mam achievement, ale chcę zmiażdżać chrząszcze. Dobra. Tylko jest ten problem, bo nie mam te znaki na drzewach, ale... Najlepiej mi powiedzieć szczerze, że nie widzę skrytki. Chyba, że tutaj też jest znak na tym drzewie. Gdzieś po prostu jest takie oczywiste wręcz miejsce. Nie, na tym drzewie nie ma znaku. Czyli tylko tamte dwa prawdopodobnie, dobra. Ale i tak mamy już postępy. Tylko no co mi to daje tak naprawdę? Jest drzewo, jest znak. Przy tym gdzieś powinna być skrytka, ale... Nie ma żadnych opcji, żadnych interakcji, niczego z tym wszystkim, to... Nie wiem co ja mam zrobić. Gdyby jeszcze jakieś interakcje były, czy coś, to fajnie, ale... No bez tego to szczerze nie mam pomysłu.
Jak widać, teraz to już nie ma takiej swobody poruszania się, jak kiedyś była. Chociaż tam też jest ten symbol. Jakby to po części sugerowało, którym mam iść. Może to jest tak, że właśnie trzeba po kolei jakoś tam iść zgodnie z tymi symbolami, jak tam oni chcą. I wtedy znajdę to wszystko. Mam 15 minut. Ale mnie to tak wkręca, że powiem szczerze, że jestem gotów nawet przesiedzieć godzinę z tym. Powiem szczerze, że to jest dobra gra. Już tak od początku czuję. Walka trudna, ale gra dobra. Coś tu było? Ja tak jakby przesiedzieć coś było. Zgniłe mięso. Nie wiem, na co mi to, ale okej. Zwłoki. Bryłki rudy, kubek, monety. Nic takiego szczególnego. Zębacz, dalej zgniłe mięso. Okej. Nic wartego uwagi. Widzę, że wszystko jest dalej w porządku. Czyli, że co, tutaj? Wcześniej tych znaków wszystkich nie widziałem. Dobra, jeszcze zanim coś to kanapka z mięsa ścierwojada. Jedną zrobię. Jeśli tam też było drzewo z tym symbolem i tutaj. Strange symbol on the tree. Ja już sam nie wiem. Naprawdę przestaję rozumieć. Bo te symbole na drzewie tak są wszędzie. Ale tak naprawdę nie symbolizują niczego dla mnie. Poza tym, że okej, no podpowiedź, że to jest powiązane z tym wszystkim. Coś mówi, że ta skrytka jest gdzieś tu. Niedopatrzenie? Nie. Delikatnie niedopatrzenie ze strony twórców. Albo już przebiegałem przy niej milion razy i po prostu jestem ślepy, aż tak, że nie zauważyłem, albo nie wiem co. Super, książce też żyją tutaj. Dobra. Jeszcze najgorsze jest to, że ja czuję, że bym mógł to rozwiązać, tylko że po prostu czegoś mi brakuje, albo coś przegapiam. Chociaż... A może tutaj coś jest? Coś podniosłem, ale nawet nie wiem, co to było. Czyżbym? Dobra, kucanie. W sumie to i tak czy jak wiedziałem, że trzeba będzie zrobić. Nie wiem, czemu wstałem, ale... Chyba wam właśnie, żebym właśnie znalazł to, o czym tak marudziłem, że nie mogę znaleźć. Chyba właśnie miałem farta i to odnalazłem. Czyli ten wisiorek otwierał to. Kubek, nic wielkiego. Tak czułem, że to będzie alternatywny sposób na zdobycie miecza. Jak się uparłem, że proszę. Mój upór okazał się opłacalny. Gdyby nie to, że zapisy tu niekoniecznie działają, to bym zapisał, zobaczyłbym, co bym dostał, jeśli bym tam pomógł. Ale okej, tu jest długi miecz, czyli... porządny miecz. Chyba nie chcę tego śledzić. Śledzenie zadań to nie mój styl, w szczególności nie w gotiku. Pierścień myśliwego? Czyli amuletu nie traktowali jako czegoś tego typu, a to już od razu tak. Wytrzymałość zwiększa, wyposażony. Dobra. Broń, złamany miecz, ten też.
I no tak, teraz to będzie ma porządnego miecza. Nie to co wcześniej. Dobra, zgadzam się. Dobra, tam to zadanie poboczne dalej mam. Porządny miecz, skażony wisiorek. Tak, mam. Ani to jest główne. Czerwony zwój to jeszcze. Nie wiem, czy da się to wykonać. Oczywiście znam mniej więcej zadanie. Ale wiesz, co tak z perspektywy czasu, tego co już wiem o tym gotiku jako oryginalnej grze i jako tym gotiku tutaj, zastanawia mnie jedna kwestia, tak szczególnie. Pierwszy, dobra, jest ich więcej. Pierwsza, czy pozwolą pływać? Jak na razie są niewidzialne ściany, może po prostu nie zaimplementowali jeszcze. Bo jeśli nie, no, tak trochę my... I dla mnie to wielki minus, bo jednak możliwość pływania w gotiku to była jedna z ważniejszych rzeczy, bądź co bądź. A to ciekawe, nie no, nie, powiem szczerze, naprawdę się nie spodziewałem, że da się to odnaleźć. A tu proszę, no miłe zaskoczenie. Są fajnie pokryte sekrety. I w ogóle, dobra. Znowu mi tego nie zebrano. Dobra, nieważne. Odmawiamy. Już chyba nie ma co trzymać tego zadania. Już zrobiłem wszystko, co się dało. Hey, Caden, I'm back. I think I've been able to solve the mystery of the robbery and the pendant. Oh, really? Wow, that was fast. Okay, tell me. Did you get the key? I mean, the pendant. Mhm. Dobra, oddam mu w sumie, co mi szkodzi, już ukradłem wszystko, co miałem ukraść. Yeah, here it is. It wasn't easy to get back. Good boy. I knew I could trust you from the first moment I saw you. By the way, did you have problems with Saras and Bedig? What happened to them? Mhm. Dobra, nie no. Będę tutaj skłamie, bo nie chcę, żeby po prostu on miał problemy. When I arrived, Beric was already dead, and Saras attacked me. I had no choice but to kill him. The death of my former associates is a tragedy, if it is true. It is a pity that you have only your word and no proof of it. Luckily, you got the pendant, so everything else is irrelevant. Here, take Rufus's sword. Okej. Okay. Czyli w ten sposób zdobywam gorszy miecz pewnie, dużo gorszy. Spalony długi miecz. Co? No nie jest to koniecznie dobra broń. Prawdopodobnie. Zobaczmy w ogóle, jak to będzie. Spalony długi miecz. Miecz wystawiony był na działanie ognia, dlatego jest o wiele mniej skuteczny w walce. Czyli dla tych, którzy nie są koniecznie zachęceni eksploracją czy coś, to proszę, tutaj masz taki mieczyk. Normalnie z armii i tak dalej, ale ja jako ten dociekliwy nie dosyć, że zdobyłem wszystko to jeszcze. Nie no, jest dobrze. Czuję tego ducha gotika. Nieważne co inni mówią, ja tutaj to wszystko czuję. Co prawda dialogi można byłoby poprawić, owszem. Bezi też jest taki trochę aż zbyt nadto. Ale okej. Okay. No czyli kolejna zbudowania się to, co myśl, co ja lubię w grach i co jest moim zdaniem fajne. Idziesz na skróty, bo okej, najłatwiejsze, masz zadanie z głowy i tyle. Proszę, masz tutaj ciapowatą nagrodę. Ale jeśli się, jesteś dociekliwy, będziesz się męczyć i w ogóle twój cel to jest jak najlepiej dowiedzieć się wszystkiego, odkryć wszystko, poradzić sobie ze wszystkim. Będę go spróbuję zapisać, może w końcu zapisy zaczną działać. No, to właśnie masz taką nagrodę jak tutaj. Pełen miecz. Działający i w ogóle. A. Nie da się tutaj ekwipunku otworzyć? No szkoda. Ale dobra, idziemy do Diego w końcu. Heh, not bad, right? Well, it's not the best sword I've ever seen, but it's much better than what you had before. At least you'll have a real chance of winning a fight with this one. Anyway, you've already found something to defend yourself with, and this meat is inedible.
If it's all right with you, let's go to the old camp. What do you think of Caden? He's not a bad guy, but he's a survivor. And he's been surviving for a long time. You should be wary of him. Always bear in mind that, in the colony, decisions have consequences sooner or later. Dobra. Let's go. Great. Follow me. Ciekawe, czy jeszcze uzdrowiam, czy nie. Rozdział pierwszy, witamy w kolonii. Czyli taki, to wszystko to był prolog. Ciekawe, czy też będzie w normalnej grze jako prolog, czy teraz będzie rozdział pierwszy. Quite a show yesterday, eh? Okay, all of you stay where you are. Don't make me hurt you. Very funny. The scene was actually pretty comical. At least to me. That's because it wasn't you risking your neck. If I'd have had a good sword, the fight would have gone differently. Of course. The champion of Corinnis single-handedly defeats an eternal beast. Przewidujesz nieźle, Diego. I had them right where I wanted them, but then you had to come along. By the way, where are we? It looks like a theater. It's actually an ancient temple that has seen different gods. You know, Inos Adanos, and there you have him, Belia. It doesn't really matter anymore. If this is such an important zone, isn't it dangerous to have predators around here? Yes, and that's why we prefer to work during the day. The animals are starting to do stranger and stranger things at night. Why is that? I don't know. It might be the magic of the barrier, or because they've been trapped in the colony for so long. I see. Czyli, że tutaj się idzie dalej, dobrze wyczułem. Diego, are there many rookies in the colony? Few alive, even fewer sane. Out of the new arrivals, I believe just you. Even so, being the old camp's nanny is no easy task, as you saw for yourself. Well, you're pretty good at it. You look like you've been doing it all your life. No, rookie. Before landing in this cesspool, I had a more comfortable life. And a more interesting profession, like everyone, I guess. Z tym się zgodzę, Diego. Wiem, co robiłeś. A przynajmniej w innej rzeczywistości. Only two men guarding it. Yes, but what a pair. Especially Ori. He's a real character. Grouchy, loyal to the old camp, and a magnificent warrior. Whether it's with a sword or in a beer drinking contest. Okay. I swear no one came through here. We would have seen it. We hardly even had two beers yesterday. Of course, Ori, don't you worry. It happens to the best soldiers. Although less to the sober ones. No, brama już jest chociaż trochę kojarzona. Przynajmniej z oryginalnego Gothica. I ty przynajmniej idziemy z Diego, a nie tak jak zazwyczaj, że się szło bez niego, bo on odchodził zanim się w ogóle zdążył cokolwiek zrobić. Dobra. Biegnij, Bezi. No i to miejsce już też jest dużo bardziej kojarzone. Powinienem iść z nim, ale aż jeszcze to wszystko prosi o eksplorację. Nie, dobra, wiecie co, wrócimy tu później. Na razie wolę iść z Diego, chyba tak będzie bezpieczniej. Chociaż, jak już jesteśmy przy kwestii bezpieczeństwa, to w sumie... Smacznego. Dobra, od razu lepiej. Let me guess. Before you got here, you were a hitman. Or more like a bounty hunter. Am I close? Not even for a moment. And I doubt you'll be able to guess. By the way, does the name Gerbrand mean anything to you? No, I've never heard of him. Good. Dobra, czyli potwierdza się to, co wiedziałem o Diego. Właśnie. Tak. Wszystkiego może się dowiecie kiedyś, jeśli będziemy będę grał w Gothica 2, czy to z modami, czy bez. Mówię oczywiście o oryginalnym Gothicu 2, nie o jakimś remasterze, o ile kiedykolwiek powstanie. Fajnie. Podoba mi się. Będę się jeszcze tu chyba wrócić po bicie, trochę z potworkami. Bo tam będziemy się wyjadać w ogóle, ale to są już te elementy, które kojarzę po prostu z oryginalnego Gothica.
A tu mamy... Bladwin? Okej. Okay. Nie lubię gościa. Oh. Hi, Bladwin. I didn't expect to see you here. I thought Gomez was going to send Jackal. Nah. Jackal has to supervise the South Zone. So it's my turn to control the North access to the Exchange Zone. And who the hell is this? Another of your clumsy apprentices? I hope this one at least knows how to hold a sword. Yeah. I can defend myself better than you think. Trust me. Mm-hmm. He's right. So far, he's survived his first day, which is no mean feat. Anyway, are we going to the old camp now? No, Diego, I can't leave yet. I have to settle a debt with Drax in Radford as soon as possible. Oh. This new camp... Proszę, proszę, coraz więcej postaci, które już znam z oryginalnego. Dobra, zobaczymy to. Who are Drax and Radford? They are new camp hunters who normally work near the north gate of the old camp. And like good new camp scum, they can't be trusted. Yeah. They'll try to stab you in the back as soon as you turn around. Tata, mów zdrów, Bladwin, nie lubię cię, gościu. Okej, zobaczmy teraz to. An old camp soldier in debt to the new camp. Strange, isn't it? Watch your tongue. I am an old camp guard. Not one of your kindergarten friends. I don't have to give you any explanation. To przedszkolu takie trochę mech. Trochę za nowoczesny tekst. And a wolf tusk, that's all. That was the agreement. And the sooner I fulfill it, the sooner I'll forget about them. Well, I think you got a mission, rookie. Wait, what? Don't worry, Bloody. He'll bring you what you owe. Are you kidding me? This guy could barely kill a cop. Czyli, że... Hello, czyli da się zabić zębacza. Wow, believe me, nawet muszę. He has several hidden virtues. He only needs training, that's all. Have you seen any wolves or snappers nearby? Yeah, at the top, near the watchtower. I saw a wolf, and around the area, a snapper trying to catch some unsuspecting animal. What the hell is a snapper? You know. The snappers. You caught them last night. They're a little bigger than the scavengers. Don't worry. I'm sure you can handle them. Well, actually, the scavengers are the snappers, Nick. Anyway, it'll be fun to see what you can do, kid. Bring me the snapper meat and the wolf's tusk, and we'll keep talking. Dobra, wiecie co, chyba będę musiał tutaj pobić większość zwierzęciów. Dobra, z nimi nawet nie ma co gadać, prawdopodobnie. Jeśli tam gdzieś to ma być, to fajnie, ale ja nie odpuszczam. Chrząszczą już odpuszczę, powiem szczerze, tutaj... A, dobra, zgniłe mięso? Nie. This is disgusting. Why do wolves eat this crap? Te tereny naprawdę znam, trochę jeszcze... I trochę się różnią, nie ma co mówić, ale... Dobra. Walczymy ze ścierwojadem. Tym razem jak równy z równym. Dobra, dalej trochę nieumiejętnie. Ale powiem wprost, to co już teraz widzę, trochę za szybko jesteśmy w stanie ubić czerwojada. Już tutaj skalowanie siły może być na razie zrobione jeszcze, no wiecie. Na zasadzie chwilowej. Nie do końca jeszcze kompetentnej, pełnej, wiecie, no, wszystkiego, ale czuć, że jest różnica między tym mieczem a tamtym. Nawet jeśli Gothic ten będzie dużo łatwiejszą grą, ja nie mam pretensji, o ile więksi wrogowie, że z większych mam na myśli też trochę silniejszych, no, rozumiecie, będą, dajmy na to, może mieli dużo szybsze ataki, czy tam atak, z jakich, które jak raz już trafią, to nie ma przebacz, po prostu. Okej. Okay. A póki co to wzgórze, pewnie tu jest ten zęba, czyli wilk, te. O, tam coś jest. Jeśli to ścierwojady, fajnie, jeśli zębacze, to gorzej. Dobra, próbujemy robić zapisy. Chociaż pewnie jeszcze nie istnieją, dalej te opcje.
Wyciągamy. Ścierwojady, dobra, więc... Dobra. Czy sposób na ścierwojada to zaspamić go byle jakimi atakami? Dobra. Dobra, ścierwojady czuć, że tutaj to są takie przeciwniki, które są wyzwaniem, ale tylko... Tylko jeśli nie jesteś ostrożnym. Czyli tak jak to było w zwykłym gotiku. W sumie trochę dłużej się je biło, bądź co bądź. Ale no, czuję, powiem szczerze, są proste. A dlatego, że chyba zrozumiałem po prostu co i jak. Nawet zarzewiał mnie, że jest w podobnym miejscu i Kirov. Jak na razie wszystko jest dosyć, najłatwiej to powiedzieć, dobrze odzorowane. Mi się to podoba. Zardzewiały miecz później będzie był 15. No te. No normalnie czuć, że moja dociekliwość to była nagroda na zasadzie. Masz miecz, którym sobie poradzisz bardzo łatwo z przejściem trailera. Ja wiem, że to jest teaser, nie trailer i w ogóle, ale no rozumiecie chyba o co mi chodziło. Okej, teren zwiedzony. Niby tam jeszcze coś było, jakieś tam pojedyncze te wilki, ale nie. Co mi szkodzi? Nie, nie będę aż tak daleko się cofał. A poza tym mamy 36 minut, więc... Wiecie co? A niech będzie odcinek dłuższy, w sumie niestety i tak już mój challenge, żeby wszystko w sobotę zarzucić, się nie udało. Więc... Zrobię dłuższy, jutro już spróbuję dokończyć. I też przy okazji, od razu taki mini spoiler, wypatrujcie live'a z Sekiro, bo chciałbym już po prostu ostatecznie na live'ie to zakończyć. Co mamy? Dajcie chwilę. Oczywiście domownicy musieli przeszkodzić. No, informacja już była, więc teraz tylko odskoczyć. Odgłosy z ścierwiada były inne. Ale dobra. Jeśli ma się wielkiego farta i on nie odskoczy przy niczym, da się wyjątkowo łatwo po prostu go unicestwić. Ja mówię, to też może być zasługa mojego miecza. Chociaż 15, ja mam 20, nie jest aż taka wielka różnica. A, dobra, już wiem, czym odganianie zwierzyny. Tam są trzy wilki. No tak, jeśli ma się właśnie farta. Jak najbardziej używam głównie szybkich ataków, muszę wam przyznać, ale nie czuję, żeby to było jakieś takie aż tak... No powiedzmy... A już się zaplątałem, ale dobra, może inaczej. Nie czuję, żeby silne ataki wprowadzały coś na tyle dobrego, żeby opłacało się jakoś wielce w nie inwestować. Okej, mamy wyzwanie. A, czyli zębaczy tu są bardzo podobne do ścierwojadów już. Tak, czuję, że to jest jeszcze balistyki na zasadzie. A przedstawimy im początkowo pomysł na grę. Więc wszystko będzie dostosowane do nowicjuszów. A później dopiero prawdziwa trudność będzie kiedy indziej. Tam, jak nic, bo zębaczy. Chociaż taki ma być balans oryginalnej gry, to powiem wam szczerze, jestem zawiedziony. Zębacz miał być przeciwnikiem, o którym godzinami się myśli, jak to było denerwujące, kiedy wlazłeś na pole zębaczy przy polowaniu na jakieś kietoszczury czy coś. A tutaj, no widzicie, no, nie wiem, zasługa miecza, zasługa czegoś innego, moja wspaniałość po prostu. Teraz ostatni na pewno nie, no ale rozumiecie. No nie czuję tego wyzwania w zębaczach. Naprawdę, ja pokładam nadzieję w tym, że to wszystko jest tylko i wyłącznie właśnie na potrzeby tego teasera, żeby po prostu czuć to takie jakieś wspaniałość. Dobra, zanim będę robił coś więcej, to omnomnom. Dobra. Ja, czy tu da się przejść? Nie, nie mam klucza. Może kiedyś go dostanę, może nie. Dobra. I teraz zaopatrzenie. Może mam tu gdzieś zgniłe mięso, bo wydaje mi się, że właśnie zebrałem trochę.
Magi nie, w broń pancerzy nie trofea. Czyli specjalna kategoria dla trofeów, okej. Klucze. Zgniłe mięso? Wyposaż. Dobra. Aha, czyli co? Czyli to jest przynęta na wilki prawdopodobnie. Wow, 40 minut. Nie wiem ile to będę wrzucał. Puść, użyj. Aha. To trzeba było upuścić. A, okej. Dobra. To wywabia wszystkie. Super. Zostałem zakażony przez wilki, bo nie wyciągnąłem miecza. Aha. Jak sobie z czymś takim poradzić? Aha. Czyli wilki tu przedstawiam jako coś super groźnego, ale łatwego do unictwienia i nieblokowalnego. Czyli je trzeba chyba odbijać, jeśli już. Tak. Powiem wam szczerze, pomysł na wilki fajny. Tutaj już czuć wyzwanie. No, miałem może trochę farta, może trochę pecha. Ale nie będę ukrywał, wilk mi się podoba. Empty, empty. Wow. Tak w sumie prawdziwie, że wilk się na nas rzuca i po prostu jak już nas złapie, to trudno go odpędzić. Jak ścierwojady czy zębacze nie są koniecznie moim zdaniem takie dobrze jakoś porządnie zrobione. W sensie dobra, ścierwojady okej, okay, to mają być początkujące potwory i w ogóle, ale... No, zębacze. Potwory, które mają spędzać sens powiek w większości, niekoniecznie mają być jakieś takie właśnie tak trudne do pokonania. Gdyby to jeszcze był jakiś młody zęba, czy jestem w stanie pojąć, ale nadejrzałem. Dobra. To lecimy tylko oddać zadanie Bladwinowi. A co jest dalej, to zobaczymy już w następnych odcinkach. O ile jeszcze jakiekolwiek będą, bo mówię, nie wiem do kiedy to trwa, co i jak to jest dostępne. Hey, you're back. What do you need? Mm-hmm. Wow, you're back. And in one piece. I wasn't expecting this. Yes, it's been a very easy mission. It was enough to slay a huge wolf and a killer snapper, and all with this crappy sword. Ja nie ma rodzi bezi. Nawet to było mocne. This guy has what it takes to do the job. Good job for a rookie. Take this, and remember, you can always come to me at the old camp. Well... That's very generous of you. Taki milutki, a potem będzie pieniądze od nas brał. If you need protection, I can provide it. For a small price. As long as you can afford it, of course. Yeah. Bloodwind doesn't lift a finger if there's no ore involved. That's his philosophy, isn't it? More or less. Well, rookie. Now I need you to go up to the watchtower and extinguish the beacon. You remember I'm new here, right? What watchtower? In the colony, we use old abandoned towers to send messages remotely. A good flame is usually seen many miles away. That's it. Normally it would be enough to knock on the door. But after the incidents of last night, Gomez has improved the security. And that's why the old camp soldiers will only open the door if they see that signal. And where's the watchtower? You can go up the road or take the elevator, as you prefer. It's at the top, near where Bloodwind saw the snapper. Once you're there, you can use this key to open the door. All right, I'm on it. Dobra, ale tym już naprawdę zajmiemy się. W następnym epizodzie, tylko co dostaliśmy. Tutaj chyba nic takiego. Klucz do wieży, co? Nic chyba takiego szczególnego. No dobra, lekarstwo dla Seriusa, dobra.
A, taki typowy Bezi. Aktywnych żadnych, niewykonane żadne. Samouczki, no. Pełne samouczków, które nie wiem po co są. Natomiast walki też są. I ty akurat mógłbym poczytać nawet, ale... Reszta rozgrywki. Brawo. Glosariusz też pewnie... A, okej, okay, to są zadania dalej. No, jest trochę do poczytania. A teraz gdzie tutaj czegoś jeszcze nie przejrzałem? Bo to mnie najbardziej zastanawia. Na wszędzie mam chyba przejrzane wszystko, więc... Niestety. Dobra. Niestety na razie nie wiem, po co będzie siła, zręczność i w ogóle. Może z czasem dopiero te statystyki nabiorą sensu. A teraz już serio, 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 do zobaczenia w następnym, w ogóle, hej. Ja w sumie chyba powinienem przestać gadać, tak. No to pa.